Cześć, nazywam się Angelika Dama, to jest jak zwykle podcast o lekturach inaczej. I ponieważ niedawno na moim kanale przygotowałam opracowanie książki Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego i w tym opracowaniu omówiłam takie najważniejsze elementy życia więźniów w Jarcewie i skupiłam się tam też na pracy i kwestii nieustającego głodu, a także opowiedziałam o kilku najważniejszych historiach więźniów, m.in. Kostylewa, Gorcewa czy Rustoka, to dziś chciałabym opowiedzieć o kilku innych postaciach, może mniej zauważanych w tym utworze. Chciałabym oczywiście przypomnieć historię samego Grudzińskiego, no i też właśnie gdzieś skupić się na tych bohaterach, którzy mogą stanowić dla Was na przykład inspirację, kiedy będziecie pisać wypracowania maturalne, ale też będę mówić po to o tych bohaterach, czy dlatego, że bardzo często o nich gdzieś w szkole zapomina, a ja chciałabym, żeby te przykłady, które ja wybrałam, zostały gdzieś tam, powiedzmy, w waszej pamięci. Taką mam przynajmniej nadzieję. I nie tylko dlatego, że przykłady te ukazują różnorakie formy radzenia sobie z uwięzieniem, ale też dlatego, że pokazują bezwzględność systemu komunistycznego. Ja na swoim filmie mówiłam już, że opowiadając historię więźniów jercewskich, Grudziński cofa się do lat 30. I to właśnie wtedy bliżej poznajemy więźniów, widzimy ich sylwetki przed uwięzieniem i przy okazji dowiadujemy się o ogromie tego absurdu, który widoczny jest w postępowaniu komunistów, dla których przyczyną zatrzymania kogoś może być z pozoru nieistotny szczegół, który w ramach śledztwa okazuje się być przyczyną posądzenia o szpiegostwo, na przykład na rzecz Zachodu i powodem skazania. Ale zacznę od samego Grudzińskiego. On urodził się w roku 1919 w Kielcach i zanim jeszcze został zatrzymany, a następnie umieszczony w obozie, 15 października 1939 roku wraz z kilkoma kolegami założył jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych. To był PLAN, czyli Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa. Natomiast ja o tym też już mówiłam w filmie, nie to stało się przyczyną jego aresztowania. W marcu 1940 roku został Grudziński aresztowany przez NKWD za próbę przekroczenia granicy z Litwą. Wcześniej przebywał we Lwowie, a następnie w Grodnie, tam właśnie został zatrzymany. A w przekroczeniu tej granicy mieli mu pomóc pewni ludzie i właśnie jeden z tych ludzi, którzy miał mu pomóc, okazał się zdrajcą i współpracownikiem NKWD. Można sobie zapamiętać, że ten człowiek miał na nazwisko Mickiewicz, zatem jakaś taka ciekawostka, która ułatwiła mu zapamiętanie tej postaci. Na początku akt oskarżenia wobec Grudzińskiego opierał się na dwóch przesłankach: wysokich oficerskich butach, które świadczyć miały o tym, że Grudziński jest majorem, oraz członie Grudziński w nazwisku, które budziło wśród śledczych skojarzenia z marszałkiem niemieckiego lotnictwa. I w ten sposób chciano ostatecznie oskarżyć go o to, że był na usługach niemieckiego wywiadu, a potem ostatecznie oskarżony został za przekroczenie granicy sowiecko-litewskiej, by walczyć ze Związkiem Sowieckim i za to skazano go na 5 lat więzienia. Jeśli oglądaliście mój film, czytaliście ten utwór, albo może kojarzycie biografię Grudzińskiego, to on od czerwca do listopada 1940 roku przebywał w więzieniach kolejno w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, a potem ostatecznie trafił do Jarcewa, gdzie przebywał do stycznia 1942 roku. Pamiętacie pewnie te okoliczności opuszczenia obozu, bo opuszczenie tego miejsca poprzedzała wielodniowa głodówka i w ogóle ona jest w takich dość dramatycznych dzieje się w takich dość dramatycznych warunkach, bowiem Grudziński jest wtedy w ogóle już w strasznym stanie fizycznym, ma takie poczucie, że jest bliski śmierci. A ta głodówka była taką próbą zmuszenia przez więźniów polskich władz obozowych do respektowania postanowień Układu Sikorski-Majski, bo ten układ gwarantował Polakom przetrzymywanym w obozach radzieckich zwolnienie. I chociaż to podpisanie tego układu miało miejsce już w lipcu 1941 roku i w związku z tym Grudziński tracił już nadzieję na to, że zostanie zwolniony. I właśnie tak jak powiedziałam, ten zły stan zdrowia powodował, że wraz z innymi po pierwsze sądził, że nie przeżyje jakby kolejnej wiosny, ale też dlatego właśnie z powodu tego złego stanu zdrowia miał takie poczucie, że chyba nie ma już nic więcej do zaryzykowania i wraz z innymi pozostałymi w obozie Polakami, a było ich 6, podjął decyzję o strajku. I trzeba podkreślić, że ten czas pobytu w obozie odcisnął swoje piętno na samym Grudzińskim. Pamiętajcie o tym, że on jest narratorem tego utworu i my widzimy świat z jego perspektywy i też
to warto podkreślić, to on decyduje, którego z więźniów historię nam opowiada. I przy tym trzeba od razu zauważyć, że wybiera nie tylko tych, którym w obozie udawało się zachować człowieczeństwo, bo historie więźniów są niezwykle różnorodne i mogą tworzyć swoisty taki kalejdoskop postaw wobec uwięzienia, głodu czy przymusowej pracy. Bo postawa więźniów w obozie różniła się w zależności od tego, jakie miejsce w obozowej hierarchii zajmowali. Ja na swoim filmie mówiłam już choćby o grupach Urków i TR-owców, czy o więźniach, którzy mieli w obozie najgorszą sytuację, o kurzych ślepcach czy mieszkańcach trupiarni. I skoro mówię już o tej takiej nie najlepszej sytuacji kurzych ślepców, to może przy tej okazji opowiem historię tak zwanego zabójcy Stalina. On jest opisywany przez Grudzińskiego jako mały, milczący człowieczek o surowej twarzy i zaczerwienionych oczach. I pewnego dnia człowiek ten dołączył do brygady tragarzy, w której pracował sam Grudziński. On w przeszłości był ważnym urzędnikiem jednego z komisariatów ludowych i pewnego razu, to było pod wpływem alkoholu, założył się ze swoim przyjacielem, że trafi w oko Stalina, którego portret wisiał na ścianie jego gabinetu. On wygrał zakład i w ogóle zapomniał o całej tej sprawie, ale po kilku miesiącach, gdy wszedł w spór ze swoim przyjacielem, do jego gabinetu przybyli funkcjonariusze NKWD i został ostatecznie skazany na 10 lat więzienia. Gdy trafił do brygady Grudzińskiego, do odsiadki zostały mu już tylko 3 lata, ale warto pamiętać, że to w sumie nic nie zmienia, bo więźniowie starali się, będąc w obozie, nie odliczać dni, które pozostały im do odzyskania wolności, bo wiedzieli, że ich wyrok zawsze może zostać przedłużony, a wolność nigdy nie jest niczym pewnym czy czymś, co ma więzień na wyciągnięcie ręki. Ale wróćmy do zabójcy Stalina, bo kiedy on dołączył do brygady narratora, okazało się, że właśnie jest kurzym ślepcem. Cierpi z powodu niedoboru witaminy A i tłuszczów. I tylko w tej brygadzie mógł w zasadzie liczyć na poprawienie stanu zdrowia, bo zatrudnionym przy rozładunku udawało się dość często kraść chociażby drobne ilości jedzenia. Jednocześnie kurzych ślepców nigdy nie posyłano do tego typu robót, bo oni nie byli w stanie pracować po zapadnięciu zmroku, kiedy to właśnie tracili zdolność widzenia. Przy tej historii Grudziński snuje też opowieść na temat tej grupy więźniów i zwraca uwagę na to, że w obozie widok kurzych ślepców nie budzi takiego zaskoczenia czy litości u pozostałych współwięźniów. No i znowu uczyniłam dygresję i muszę wrócić do tej zasadniczej historii, więc wracam do tego zabójcy Stalina. Podczas rozładunku mąki właśnie pracując w tej brygadzie tragarzy, próbował on ukryć swoje niewidzenie. Ostatecznie jednak mu się nie udało i runął wraz z workiem mąki na szyny i potem musiał wybierać ją ze śniegu. I wtedy to właśnie przyznał się współwięźniom do swojej choroby. Z tego powodu ostatecznie wyrzucono go z brygady tragarzy i trafił do brygady leśnej. I w ogóle Grudziński w swojej narracji od razu przewidział to, że człowiek ten nie dożyje końca swojej kary. Miał rację, w sensie jakby te przewidywania były słuszne, bowiem kilka miesięcy później spotkał Grudziński zabójcę Stalina, który był na skraju głodowego obłędu, był brudny, nie kontrolował czynności fizjologicznych, prosił narratora o porcję zupy i w tym takim ostatecznym odruchu człowieczeństwa krzyknął, sam przyznał się do tego, że jest zabójcą Stalina, czyli przyznał się do czynu, którego nie popełnił, by, jak wyjaśnia też w tym fragmencie narrator, nadać sens swojej przeszłości i temu, co musiał przecierpieć w łagrze. Ludzie w stanie, w jakim znajdował się zabójca Stalina, przed śmiercią trafiali do trupiarni. Kiedy jednak ten zły stan zdrowia więźniów był przejściowy, ale na tyle poważny, by więzień z tego powodu został zwolniony z pracy i możliwy do wyleczenia, to wtedy taki więzień trafiał do szpitala. I podczas swojego pobytu w szpitalu Grudziński poznaje Michaiła Stepanowicza, z którym dzieli szpitalną salę, a który przed więzieniem był aktorem grywającym rolę bojarów carskich w sowieckich filmach historycznych. Ten bohater na początku przez rok pracował w lesie, a później pełnił funkcję stróża nocnego jednego z magazynów. I człowiek ten w opisie Grudzińskiego charakteryzował się taką ślepą wiarą w system, który sprowadził go do obozu i w to, że czyn, za który został skazany, wymagał potępienia i kary. Co zatem, moglibyście zadać to pytanie, co zatem zrobił aktor? W jednym z filmów przesadnie zaakcentował szlachetność jednego z bojarów Iwana Groźnego i może wydawać się to dziwne, ale w
tej rzeczywistości podobnie absurdalne oskarżenia już nikogo nie szokowały. Większe zdziwienie natomiast budził stosunek więźnia do swojego przewinienia. On był przekonany, że jego kara jest słuszna, że nie trafiłby do tego więzienia, gdyby był niewinny. Sam nawet przekonywał pozostałych więźniów o swojej winie i tłumaczył się ze swojego postępku. I Grudziński to tłumaczy w ten sposób, że człowiek tego typu nie był w stanie uznać, że ludzie dzierżący władzę wykorzystują ją w niewłaściwy sposób, a nawet gdyby kiedykolwiek w swoim życiu tę prawidłowość dostrzegł, nie byłby w stanie podnieść ręki na władzę w momencie, kiedy ona tę władzę dzierży. To znaczy być może kiedyś, kiedy ta władza jakby już by się zmieniła, to wtedy powiedziałby o jej niewłaściwych czynach, natomiast w momencie, kiedy znajduje się ona u szczytu, kiedy właśnie ci ludzie rządzą, no to wtedy człowiek tego typu nie jest w stanie im się przeciwstawić. Zachowanie tego bohatera niewątpliwie było pewnego rodzaju próbą poradzenia sobie w tej więziennej rzeczywistości i znamy też inne mechanizmy, którymi kierowali się bohaterowie po to, żeby przetrwać w obozie. Niektórzy zaprzyjaźniali się, inni opowiadali sobie historię swojego życia, czy na przykład wspólnie czytali korespondencję i gdzieś tam wierzyli, że mają kontakt z tym światem poza obozem. Niezwykle rzadko jednak, czytając inny świat, jesteśmy świadkami występowania takiej typowo ludzkiej miłości, czułości, która łączy dwoje kochanków. I niemal wyjątkiem jest tutaj historia pielęgniarki Jewginii Fiodorownej i Jarosława R. Fiodorowna była wcześniej związana z Jegorowem, więźniem Kruglicy, który pracował jako lekarz w Jercewie. To dzięki niemu bohaterka także trafiła do Jercewa i jako więźniarka zatrudniona została w szpitalu. Ogólnie to ta kobieta nie obnosiła się z tym uczuciem. W pewien sposób, tak jak tłumaczy Grudziński, wstydziła się, że jest związana z człowiekiem wolnym. Miała takie trochę wrażenie, jakby zdradzała solidarność więzienną. Parę łączyło jednak uczucie, bowiem Jegorow jako lekarz wolny mógł w obozie posiadać każdą kobietę, ale mimo tego przez długi czas ta para była sobie wierna. Właściwie było tak do momentu, kiedy Fiodorowna nie poznała Jarosława R., czyli studenta Politechniki w Leningradzie, który trafił do obozu w związku z zabójstwem Kirowa. Ono miało miejsce 1 grudnia 1934 roku. I tę pielęgniarkę i właśnie Jarosława L., studenta, połączyło uczucie, na które Jegorow długo przymykał oko. Ostatecznie jednak Jarosław R. został wezwany na etap do obozów peczorskich, a Fiodorowna zmarła w styczniu 1942 roku w trakcie porodu, kiedy wydawała na świat owoc swojej miłości z Jarosławem R. I powiem wam tak zupełnie szczerze, że mnie ta historia wzrusza, bowiem ona przywraca trochę nadzieję, którą też traci, w zasadzie wydaje się, Grudziński w obozie na to, że istnieje taka ogólnoludzka miłość i czułość, która może połączyć dwoje ludzi, bowiem jeżeli występuje jakakolwiek miłość w obozie, to najczęściej jest to miłość czysto fizyczna, bądź miłość, która ma pozwolić kobietom zaspokoić podstawowe potrzeby. Kobiety często jakby pozwalają mężczyznom wykorzystywać swoje ciało w zamian na przykład za opiekę czy dodatkowe jedzenie. I gdzieś ta historia, chociaż zdarzały się też inne historie, ja tu wspomnę jeszcze przynajmniej o jednej, ale ta historia właśnie gdzieś przywraca nadzieję w to, że czy mówi też, czy wskazuje na te prawidłowości, o których będę jeszcze mówić, że Grudziński robi coś takiego, że naprzeciw jakby właśnie tym różnym takim skrajnym sytuacjom, w których umieszczeni są więźniowie jercewscy, naprzeciw właśnie tych różnych sytuacji umieszcza jakieś takie okruchy dobra i te sytuacje pełne takiej życzliwości i wzajemnego dobra, które łączy więźniów. Wspomniałam chwilę wcześniej o znaczeniu listów w życiu więźniów, o tym, jak podtrzymywały ich przy życiu, dając ten kontakt z takim normalnym światem i wiarę w to, że człowiek ma jeszcze do czego wracać. I jedną z ciekawszych, moim zdaniem, historii, która gdzieś ma w sobie ten taki wątek epistolografii, jest opowieść Grudzińskiego o Pamfiłowie, kozaku z Naddonu, który był jednym z lepszych pracowników Brygady Leśnej. Był niezwykle sprawny fizycznie i wytrzymały i znosił trudy pracy, bowiem miał cel. Jeżeli chodzi o Pamfiłowa, to kolektywizacja w roku 1934 pozbawiła go gospodarstwa nad Donem i został przesiedlony na Syberię. Tam zmarła jego żona, a jego syn, Sasza, został wcielony do wojska. Samego Pamfiłowa aresztowano w roku 1937 i od tamtego momentu najważniejszą wartością w jego życiu były listy do syna. On nienawidził ustroju sowieckiego, Pamfiłow, nie jego syn. Niestety jednak właśnie ten jego syn w listach zdradzał przywiązanie do obecnego porządku
panującego w Związku Sowieckim. I choć ojciec starał się bagatelizować uwagi syna o sprawiedliwości systemu, nie mógł odsunąć od siebie prawdy ostatecznie, bo korespondencja z synem była coraz mniej regularna, listy natomiast zdradzały coraz większe przywiązanie do ustroju. Syn w pewnym momencie nawet nazwał uwięzienie ojca przejawem historycznej konieczności. I aby zrozumieć tak naprawdę w pełni ten dramat ojca, musimy zwrócić uwagę na znaczenie właśnie Saszy w życiu Pamfiłowa. On często chwalił się swoim potomkiem, opowiadał o nim innym więźniom, przechowywał jego fotografie i dopiero w pewnym momencie zrozumiał, co stało się z jego dzieckiem. Mimo jednak całej tej takiej trudnej sytuacji dla ojca, to w momencie, kiedy Sasza pojawił się w Wiercewie, ponieważ został zresztą skazany na 10 lat więzienia za poddanie się Finom, ojciec uściskał go i spędził z nim całą noc na rozmowie. Następnego dnia jego syn ruszył do kolejnego obozu, a ojciec znów miał motywację do tego, by stawiać czoło rzeczywistości, by nadal walczyć i próbować przeżyć w tym świecie obozowym, bo znowu wierzył, że jeszcze kiedyś na wolności ujrzy swojego syna. I wrócę na moment do tych okruchów dobra, bo jedną z takich ciekawszych historii, która ukazuje też nam miłość obozową, jest ta, w której Grudziński opowiada nam o profesorze Borysie Lazarowiczu. Grudziński poznał go w łaźni. Profesor zapytał go po polsku, czy zna może on Tuwima. Okazało się, że profesor w roku 1937 został skazany wraz ze swoją żoną Olgą za prowadzenie salonu literackiego w Moskwie. Dyskutowano w nim jedynie na temat literatury polskiej. Właśnie to było przyczyną skazania. Małżonkowie byli rozdzieleni przez 3 lata od momentu właśnie uwięzienia i ostatecznie trafili razem do Wiercewa. On był mieszkańcem trupiarni, ona pracowała w brygadzie na bazie żywnościowej i Grudziński czuł, że tych małżonków łączy szczere uczucie. To widać szczególnie w tym, w jaki sposób Olga troszczy się o starszego od niej profesora, jak martwi się o niego, przede wszystkim wtedy, kiedy profesor zostanie przeniesiony do kolejnego obozu i właściwie Olga będzie miała świadomość, że czeka go nieuchronna śmierć. Profesor w swoim poprzednim życiu, tak to nazwijmy, przed uwięzieniem wykładał literaturę francuską. W obozie był dla Grudzińskiego kimś w rodzaju nauczyciela, opowiadał mu o literaturze, ale w zamian za to też Grudziński dzielił się z nim swoją wiedzą na temat życia literackiego w Polsce. Obsesją profesora było jedzenie, a właściwie jego niedostateczność. Grudziński często przemycał dla niego żywność, w związku z tym, że tak jak powiedziałam, pracował przy wyładowaniu żywności, to czasem udawało mu się tę żywność przemycać. W marcu 1941 profesora przewieziono etapem do Mostowicy. W Wiercewie w tym czasie panuje ogromny głód, a do uszu Olgi i Gustawa sporadycznie docierają informacje na temat profesora. Dowiadują się, że umiera z głodu, powoli zaczyna cierpieć na obłęd głodowy. Jest gotowy żebrać, by zdobyć pożywienie i nie kontroluje nawet tego, co dzieje się z jego ciałem. Tego wielkiego w oczach Grudzińskiego człowieka czekał za ten taki sam los jak innych więźniów, czyli nieunikniona śmierć. Mogłabym jeszcze oczywiście opowiedzieć o innych bohaterach utworu, Natalii Lwownej, Dimce czy jeszcze innych, ale starałam się wybrać spośród wszystkich przedstawionych przez Grudzińskiego szczególnie te, które najbardziej mnie poruszyły. Takie, które ukazują możliwość zaistnienia prawdziwej miłości w obozie, ukazują znaczenie rodziny, ale też pokazują ślepe podążanie za ustrojem, tę ułudę, w którą wpada człowiek i to ten wielki zawód, który go czeka, kiedy przekonuje się, że to, co uważał za słuszne, w rzeczywistości tym nie jest. I ja chciałam też powiedzieć już na zakończenie o tym, że Inny świat to dla mnie jest też książka zawiedzionych kochanków komunizmu. I mam nadzieję, że też trochę o tym dzisiaj powiedziałam. To dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.